Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie? Oni mu odpowiedzieli, za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. O nich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o tym nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swoich uczniów, zgromił Piotra słowami, zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. Moi drodzy, chcę wam coś powiedzieć. Chcę wam powiedzieć o Jezusie. Chcę wam powiedzieć o Jezusie. Jego imię, wiecie co znaczy na polski dokładnie? Bóg zbawia. Imię Jezusa to znaczy Bóg zbawia. To znaczy, że cała jego tożsamość, całe jego bycie, to jest dokładnie to, Bóg zbawia. I to nie jest tak, że to jest tylko taka ciekawostka, że to jest tylko takie ciekawe znaczenie imienia. Jak na przykład, że imię Paweł oznacza mały, niski, pokorny, to często się zupełnie nie pokrywa, żaden z tych. U niego to jest 100%. U niego to jest 100%. Bóg zbawia. To znaczy, że każdy jego krok życia, od tego naprawdę, jak był dzieckiem, jak Maria go trzymała za ręce, żeby on się nie pokrzywił, nie połamał, nie łupnął gdzieś o ziemię, taki koślawy i niepewny, od początku po ten jego ostatni krok, przed tym, zanim go przybili do krzyża, krok też taki niepewny i też taki koślawy. Wszystko w jego życiu głosi dokładnie to. Bóg zbawia. Bóg zbawia. I to jest jakby każdy jego gest, każde jego słowo, wszystko to przynosi zbawienie Tobie. W całe jego życie Bóg zbawia Ciebie. Bóg zbawia Ciebie. Zbawia Ciebie od cierpienia, od smutku, od porzucenia, od gwałtu, od przemocy, od płaczu, od rozczarowania, od beznadziei, od bezsensu. On zbawia od niezrozumienia, od samotności, czyli od śmierci, bo każda śmierć jest samotnością. A On ratuje. I jak Bóg ratuje, to nie znaczy, że my musimy, zobacz, my nie musimy, ty nie musisz udawać, że sobie sam poradzisz. Bo On wie, że to jest bzdura. Nie musisz udawać. Wystarczy, że chwycisz Jego rękę, On cię wyciągnie z wody. Bo Bóg ratuje, bo On jest Jezus. Chcę wam powiedzieć o Chrystusie. Chrystusie to znaczy, imię Chrystus oznacza namaszczony. Namaszczony Duchem Świętym i namaszczony mocą. To znaczy, że Jego imieniem jest taki dynamizm. To jest życie. Jego imieniem jest energia. Jego imieniem jest takie podniecenie, radość, ofiara. To jest Jego imię. Dynamizm. Chrystus to działanie. Chrystus to jest miłość, która się bardziej zasadza na czynach niż na słowach. Ale to jest działanie służby. Bo Chrystus nie przyszedł po to, żeby Mu służono, ale aby służyć. I to jest Jego największą radością. To, że może służyć Tobie. Chrystus jest namaszczony Duchem Świętym. Duchem Świętym, czyli taką esencją miłości. Miłości służby. Namaszczony delikatnością, czułością,
ale też i mocą. To znaczy, że jest zdolny rozwalić każdy łańcuch, który cię krępuje. Jest zdolny rozwalić każdy twój wewnętrzny mur i opór przed czymkolwiek, co jest Boże. On jest Chrystusem, jest namaszczony Duchem Świętym i mocą. Chcę wam powiedzieć o Synu Bożym. O Synu Bożym, który razem z Ojcem lepił cały świat. On się patrzył, jak Ojciec sadzi drzewa, jak w ogródku przed domem. On patrzył, jak Ojciec podlewa oceany. On skakał z radości, kiedy słuchał tych pierwszych śpiewów ptaków, kiedy słyszał zwierzęta. Cieszył się tym niesamowicie. A już w ogóle, tak jak wieczorami, siadał z Ojcem, jak mu Ojciec opowiadał o Tobie. Opowiadał mu o Twoich trudach, o Twoich zmaganiach, o całym Twoim pięknie. I wiesz co? On się tak cieszył, że będzie podobny do Ciebie, że sam będzie człowiekiem. Chcę wam powiedzieć o Synu Bożym. A Ty za kogo Go uważasz? Kim jest dla Ciebie? Za kogo uważasz Jezusa?